Siemano wszystkim. Świeży zakup. Mejka ciśnieniowa. Firmy Kranzle. Model. Taki jak widać. Design średnio byle jaki. Tak bym powiedział. Ale mając jakiś czas temu do czynienia z mejką Karchera. Kerschera, Kerchera, Karchera, czul wie jak to się wymawia. Powiem tylko tyle, że tutaj jest co dygnąć. Nie mam już tamtej mejki. Może będę miał kiedyś okazję ją zważyć. W każdym razie ta waży dwa razy tyle co tamta. Pozycja robocza tej mejki jest leżąca. Najlepiej. Tak. Najlepiej by było do pracy z nią. Tutaj widać, że pompa jest z mosiądzu. To jest kuty mosiądz. Nie żadna chińszczyzna aluminiowa. Tak jak w przypadku Kerchera, Szara. Lanca. Zwykła lanca. Najprostsza. Dysze proste, najprostsze, metalowe, żaden plastik i tutaj jest na szybko złącze. Na tak zwany SDS. Szybko złącze, żadne tam wkładane, przekręcane. Prosta, zwykła lanca, żadne nowoczesne z komputerkami, jak było w przypadku Karchera. W tym momencie chwalę, nie używałem jeszcze tego sprzętu. Chwalę, bo widzę, że ten sprzęt będzie roboty robił. Tamten też niby był ok, ale no do tego nie będzie miał polotu. Tak samo moja duża szlifierka kątowa Boscha GWS21-230. Nie chcę innej dużej szlifierki kątowej. Ewentualnie Makita 60-63 bodajże model. Nie chcę żadnych innych dużych szlifierek kątowych. Miałem nówkę Makity, kupiłem, bo skusiło mnie tym, że była w dużym systenerku, w dużym plastikowym opakowaniu. Duża szlifierka, mała szlifierka, ale ta duża szlifierka kątowa na 230 tarcze była tak samo ciężka jak ta mała, która tam siedziała z nią w komplecie. Ten plastik, no w łapę jak wziąć, no to daleko do tego starego, porządnego. Zbaczam z kursu. Korba, zaraz to uzbroję, korba do kręcenia. Są dwa modele, jeden z bębnem, drugi bez bębna. Wąż się nawija na coś podobnego jak tutaj do kabla, na taki nawój. Stwierdziłem, że ten będzie sporo wygodniejszy, dlatego kupiłem taki. W komplecie jest dysza turbo obrotowa i dysza szczelinowa bez regulacji. Po prostu jedna szczelina. Tutaj jest podane 0,3, cokolwiek by to znaczyło, czy to w milimetrach, czy w cholerawie w czym. W każdym razie. Teraz przedstawiam sprzęt, a już niedługo będę się nim bawił, bo czeka mnie do mycia elewacja, a w późniejszym czasie podwórko, płot i tak dalej. Gruby, porządny kabel, widać jaki to jest przewód. 3x1,5 mm, nie 3x0,75 jak w większości tego typu sprzętów. Fajny miękki przewód do mycia. Zaraz to wszystko ogarnę. Fajne giętki. Naprawdę, nikt mi nie zapłacił za reklamę tego sprzętu, absolutnie sam wydałem dość
niemałe pieniądze za ten sprzęt, ale wiem, że posłuży mi na długo, jeżeli tylko będę pamiętał o paru rzeczach. Przede wszystkim do zasilania tutaj musi być nakręcony filtr. Kupiłem trochę lepszy filtr niż ten, który jest w zestawie, taki rozkręcany, większy. Ten będę miał nakręcony na kran bezpośrednio na ogrodzie. Trzeba pamiętać o tym, żeby do pompy się nie dostał piasek, ewentualnie z węża, bo no, pompa tutaj robi robotę. Zaraz później ważny jest silnik, ale pompa tutaj robi robotę. Sitko. Druga rzecz, zanim włączę maszynę, muszę wypuścić powietrze z obiegu, z węża i z tego węża. I trzecia rzecz, oczywiście na zimę wypuszczać, wydmuchać sprężarką powietrzem wodę tutaj z całego sprzętu, a ja i tak będę go chował do ciepłego miejsca. Dokupiłem do tego Techcar, spółka cywilna. To kupiłem w sklepie stacjonarnym, natomiast to dokupiłem na Aledrogo. Dodatkowy osprzęt, czyli to może zaraz. Tutaj jest płyn, aktywna piana. Tutaj jest pianownica. Jedna bardzo ważna rzecz, czy nie pomyliłem się z rodzajem gniazda? Nie pomyliłem się. Bardzo mnie to cieszy. Pianownica. Dokupiłem sobie pianownicę. Od razu z aktywną pianą. Dokupiłem sobie, tak jak mówiłem, filtry. Ten będzie przy urządzeniu, jeżeli się tylko zmieści. A się zmieści. I drugi taki mały filterek jak ten z zestawu będzie nakręcony na kran. To jest jako bonus chyba. Albo do pianownicy było dodane. Muszę na filmiku obczaić, czy nie wyleciało z tego kartonika. Takie cudeńko. I drugie również ciekawe urządzenie. Piaskarka. Sam jestem ciekaw, jak to będzie działało. To działa na zasadzie ejektora, czyli woda pod ciśnieniem idąca zasysa tym wężem materiał, który mu podam. W tym przypadku to mógłbym włożyć też do płynu i podawałoby płyn, ale to jest pobierak do piasku. Drobny piasek. I w tym momencie woda dużym ciśnieniem wraz z piaskiem, to jest piaskarka do czyszczenia z jakichś brudów, takich potężnych brudów typu olej smar, ewentualnie jakąś farbę starą oczyścić do gołej blachy. Podobno to wyrzuca brud. Będę miał okazję, to przetestuję. Na razie nie mam piasku. Myślę, że coś ogarnę i też to przetestuję. Test, który pokażę, nie wiem, czy w tym filmie, czy w kolejnym, to muszę sobie zaraz ogarnąć. Test będzie zmycia aerowacji. Będę miał już porównanie z tym karcherem, którego miałem dotychczas. I będę mył auto. Też jest upieprzone, celowo nie jeździłem jakiś czas na myjkę.
bo wiedziałem, że kupię taki sprzęt i zobaczymy, jak działa aktywna piana i pianownica do tego urządzenia. Litrowy baniak, tutaj jest szczelinowa dysza do nakładania tej piany. Na pewno sobie dokupię z czasem do tego sprzętu WUKO i właśnie tego typu dyszę szczelinową regulowaną. Na razie to tyle z unboxingu. Skręcę tutaj te pierdoły, czyli dolny uchwyt do kabla, do nawijania kabla. Tą korbę skręcę, poprzykręcam filtry. I widzimy się, tak jak mówię, albo w przyszłym filmie z testu samej maszyny, albo jeszcze w tym. Ale to muszę zobaczyć. Jestem trochę teraz do tyłu z materiałem, bo pogoda nie rozpieszcza na dworze, dlatego kombinuję w ten sposób. Ogarnąłem tutaj trochę bajzel. Kto jest na bieżąco, to może sam stwierdzić, że jest trochę czyściej, bo wywoziłem już do magazynu niepotrzebne teraz materiały. I tyle. Myjka, warto, nie warto. Nie mogę jeszcze teraz powiedzieć. Ja już w tym momencie widzę, że to jest dużo wyższej klasy sprzęt niż ten cały Karcher, który miałem dotychczas. No i co? Do zoba. Cześć.